materiale pragnę zaproponować przelot po Kolumbii, a konkretnie z Bucaramanga, Sierra Kilo Bravo Golf, do znanej miejscowości o nazwie Medellin, Sierra Kilo Mike Delta. No mam w Medellin akurat drobny interes do załatwienia. Oba miasta leżą w departamencie Santander w północno-wschodniej części Kolumbii. Polecimy samolotem EMB-110 Bandeirante, napędzanym dwoma silnikami turbinowymi firmy Pratt & Whitney Canada PT6. A oto może kilka słów o tym samolocie. Firma Embraer oficjalnie została utworzona przez rząd federalny Brazylii 19 sierpnia 1969 roku. Natomiast działalność rozpoczęła 2 stycznia 1970 roku, gdy dwa zbudowane prototypy samolotu oznaczone jako EMB-100 przeszły pomyślnie testy. Wtedy przystąpiono do budowy trzeciego egzemplarza. Jednak w trakcie procesu produkcyjnego nowe badania wykazały, że warunki rynkowe uległy zmianie. 8 miejsc, które miał zaprojektowane EMB-100, nie wystarczało już, aby sprostać wymaganiom regionalnych linii lotniczych, dla których EMB-100 miał być przeznaczony. Embraer zdecydował wtedy się na przeprojektowanie samolotu, tworząc model EMB-110 o nazwie Bandeirante. Bandeirante to po portugalsku oznacza pioniera. Był to samolot większy, z 12 miejscami w wersji wojskowej i bardziej zaawansowany technologicznie niż pierwsze jednostki. Produkcja seryjna EMB-110 rozpoczęła się w 1971 roku. W tym samym roku samolot uzyskał certyfikat CTA, czyli Brazylijskiego Centrum Aeronautyki Technicznej. 9 sierpnia 1972 roku pierwszy seryjnie produkowany Bandeirante wzbił się w powietrze. 10 dni później samolot został zaprezentowany publiczności podczas ceremonii, która odbyła się w firmie Embraer. 9 lutego 1973 roku pierwszy EMB-110 został dostarczony do brazylijskich sił powietrznych. Natomiast 11 kwietnia pierwszy Bandeirante został dostarczony komercyjnej linii lotniczej Trans-Brasil na zamówienie, które zostało złożone zaledwie 3 miesiące wcześniej. Natomiast pierwszy komercyjny lot Bandeirante odbył się 16 kwietnia 1973 roku pomiędzy dwoma miastami na południu Brazylii. Samolot został bardzo dobrze przyjęty przez opinię publiczną i firmy obsługujące. Był lekki i ekonomiczny. Spełniał wymagania regionalnego rynku lotniczego. Sprawdził się również podczas pierwszego kryzysu naftowego w 1973 roku, kiedy nastąpił znaczny wzrost cen paliwa, rzutujący na koszty eksploatacji samolotów odrzutowych. Bandeirante był bardziej ekonomiczny niż jego konkurenci i tym samym stał się jeszcze bardziej konkurencyjny. W 1975 roku Embraer wyeksportował swojego pierwszego Bandeirante. Dwa samoloty zostały sprzedane siłom powietrznym Urugwaju. 2 lata później rozpoczął się eksport Bandeirante do linii lotniczych, poczynając od francuskich linii lotniczych Air Littoral. W 1977 roku Embraer po raz pierwszy zaprezentował się na międzynarodowych targach lotniczych w Le Bourget pod Paryżem. Był to w ogóle pierwszy raz, kiedy Embraer wziął udział w pokazach lotniczych. Aby rozszerzyć eksport, Embraer zaczął ubiegać się o certyfikaty od organizacji międzynarodowych. 21 grudnia 1977 roku samolot uzyskał certyfikat francuski. Natomiast 15 sierpnia 1978 roku uzyskał certyfikat brytyjski. Po uzyskaniu zgody w kilku krajach firma starała się o certyfikację FAA w Stanach Zjednoczonych. Jednak do późnych lat 70. małe samoloty nie były używane na trasach regionalnych w USA. Jednak w maju 1978 roku FAA zmodyfikowała wymagania dotyczące obsługi mniejszych samolotów. W rezultacie Embraer potrzebował tylko nabywcy, aby rozpocząć proces homologacji. I 21 czerwca 1978 roku Robert Terry, prezes Aero Industries, podpisał umowę zakupu 3 jednostek Bandeirante,
które miały być używane przez spółkę zależną Aero Commuter. Tak więc 18 sierpnia 1978, 3 dni po otrzymaniu zgody w Anglii, Bandeirante EMB-110 został zatwierdzony przez FAA. Znaczące sukcesy w sprzedaży za granicą skłoniły Embraera do utworzenia spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych. Stało to się w 1979 roku. Embraer Aircraft Corporation został założony na Florydzie i wkrótce przeniósł się do Fortu Lauderdale. Oprócz dostarczania części zamiennych, firma miała na celu zwiększenie udziału Embraera w rynku w Ameryce Północnej oraz zapewnienia pomocy technicznej i szkolenia. Z biegiem czasu rynek podyktował konieczność wprowadzenia ulepszeń w samolocie. Głównie chodziło o zwiększenie przestrzeni ładunkowej, zmniejszony hałas w kabinie, większą moc silników, zmodernizowanie awioniki, instalację drzwi oddzielających kokpit od części pasażerskiej. Te modyfikacje dały początek modelowi P1, który mieścił 18 pasażerów, i modelowi P2, który pomieścił zarówno pasażerów, jak i ładunek. Miał już też szersze drzwi ładunkowe. Modele te zostały zatwierdzone przez FAA, a później przez inne kraje. Linia produkcyjna Bandeirante została zamknięta pod koniec 1991 roku, a ostatni samolot oznaczony SN-498 został dostarczony w 1995 roku. W sumie wyprodukowano 498 egzemplarzy, 253 dla Brazylii i 245 dla innych krajów. Model samolotu do symulatora stworzyła firma Next Gen i można go kupić na Sim Market za 37 euro. Nie ma go natomiast w zakładce opcji sklepu w samym symulatorze. Przejdźmy do szczegółów naszego lotu. Nasza trasa to 190 mil i powinniśmy ją pokonać w 1 godzinę 5 minut. Polecimy na wysokości 12 tysięcy stóp, a ponieważ w Kolumbii transition altitude to 18 tysięcy stóp, nie będziemy musieli zmieniać ustawień wysokościomierza. Natomiast sam samolot ma maksymalny pułap 21 tysięcy stóp. Przejdźmy więc do szczegółowego omówienia planu naszego lotu. Wystartujemy z pasa 17 i rozpoczniemy lot procedurą odlotową, czyli SIDEM, o nazwie Eco Juliet Alpha 1 Golf. Eco Juliet Alpha to oznaczenie radiolatarni VOR o pełnej nazwie Baran Camber Meja. Trasa SID-u przebiega następująco. Wyświetlmy sobie ten SID, mapę. Tu mamy. Więc tak, startujemy pas 17, lecimy kursem 168 do punktu BG905. Tutaj musimy mieć poziom lotu przynajmniej 5100 stóp. Następnie zakręcamy w prawo na BG906. Maksymalna prędkość 185 węzłów, a wysokość musi być już 6500. Potem na kurs 295 stopni do BG907 i następnie kursem 280 do Vora Eja, czyli Eco Juliet Alpha. Dalej z punktu z Vora Eco Juliet Alpha lecimy kursem 247 stopni przez 103 mile do następnego wora i tym worem jest Maranilla Mike Romeo November. Następnie na kurs 200, to jest chyba 212 czy 211, lecimy do kolejnego wora o nazwie Rio Negro Romeo November Golf. W tym miejscu rozpoczyna się już procedura podejścia RNAV z widocznością. Jak ona będzie przebiegać, zaraz opowiem. Wyświetlmy sobie mapę tej procedury z KMD. Approach Visual Flight Procedure.
procedure. Dobra. Więc jesteśmy Romeo November Golf, czyli tutaj, to jest ten ostatni wór. Tutaj wykonujemy bardzo ostry zakręt w prawo na kurs 6 stopni i lecimy do punktu nawigacyjnego Wasak. Po drodze mijamy MD-401. Lecimy 17 mil, tu jest odległość między tym worem a Wasakiem. Nad Wasagiem powinniśmy mieć 9500 stóp i prędkość maksymalną 150 węzłów, czyli trzeba troszkę zniżyć i, krótko mówiąc, zwolnić. Od Wasaga zmieniamy kurs na 331 i lecimy do MD-402. To jest dosyć krótki odcinek. I tutaj powinniśmy mieć 9400 i prędkość 140 węzłów. Czyli znowu obniżamy i zwalniamy. Następnie wykonujemy zakręt w lewo na 242 i lecimy do punktu nawigacyjnego Istax. Nad Istaxem powinniśmy mieć 8700. To jest odległość 4,8 mili od MD-402. I tu powinniśmy zobaczyć lotnisko już. Lotnisko jest w tym miejscu. Jeżeli nie widzimy lotniska, to wygodujemy procedurę odejścia na drugi krąg albo odejścia w ogóle na lotnisko zapasowe. Z Istaxa lecimy na punkt MD-403, ale w praktyce to już, jak widzimy lotnisko, to wykonujemy podejście z widocznością i lądujemy na pasie numer 20. Podejście samo w sobie nie jest zbyt trudne, gdybyśmy je wykonywali bez GPS-a, bez autopilota, kierując ręcznie, no to po prostu trzeba lecieć, szczególnie od Wasaga. Tu jest sprawa prosta, tu leci się wzdłuż takiej autostrady chyba, z tego co pamiętam. Po prostu lecimy między wzgórzami, tu są wzgórza, a później zakręcamy w lewo w dolinę, w której leży Medellin. Tak też leciałem ręcznie i jest to wszystko do zrobienia. A na tym ekranie podstawowe informacje naszego planu lotu. Jeśli chodzi o trasę, to będzie klik w formacie PLN do ściągnięcia z linku, który podaję w opisie. Znajdujemy się na holding pointie przy wjeździe na pas numer 17 i ja pominąłem tutaj całą procedurę uruchomienia silników ze względu na to, że jest ona w miarę prosta, a poza tym producent załączył plik PDF, gdzie bardzo szczegółowo to odpisał, a również można i skorzystać z opcji w samym symulatorze. Więc wjeżdżamy na pas, zwalniamy hamulce. Tutaj chcę uprzedzić, że samolot jest taki troszkę leniwy, to znaczy dosyć wolno się rozpędza, ale w pewnym momencie zaczyna bardzo przyspieszać, także trzeba uważać. Jedziemy na pas. I polecimy kursem pasa 168 do pierwszego punktu nawigacyjnego. Ustawiamy się w osi pasa. Jak widać, będziemy troszkę startowali z górki. Sprawdźmy jeszcze powierzchnie sterujące wszystkie. Okej. Dobrze, rozkręcamy silniki.
Zwalniamy hamulce i ruszamy. Start nastąpi gdzieś w granicach 100 węzłów. Coś nas znosi na prawo. Ruszamy. Gear up. Klapki do góry. I możemy włączyć autopilota. Tutaj trzeba go chwilę przytrzymać, żeby nabierał sam wysokości, bo jak zwolnimy, to może bardzo zniżać. Ok, teraz przechodzimy na tryb NAV, czyli przechodzimy na sterowanie według GPS-a. Jesteśmy na 4500. Jak widać, ja nie włączałem pogody, dlatego że niezmiernie daje po klatkach. Tu jest dosyć bogata sceneria. Popatrzmy sobie. To jest główne miasto. A stąd wystartowaliśmy. Dobrze, zmniejszmy troszkę otwarcie przepustnic. Mówiąc szczerze, nie jest to jakoś specjalnie zaawansowany samolot, jeśli chodzi o obsługę. Sporo systemów po prostu nie działa. Ale bardzo przyjemnie lata. I osobiście mam słabość do tego typu samolotów. Dobrze, idziemy. Mamy być... jak to ma być? Popatrzmy sobie na mapę. Ok, czyli tu powinniśmy mieć 5100, mamy 5800 na tym pierwszym zakręcie. Czyli jest dobrze. Prędkość mamy 150. Ok. Zbliżamy się do drugiego punktu nawigacyjnego, w tym SID-zie, czyli BG906. Tu powinniśmy mieć 185, czyli zmniejszmy sobie troszkę wznoszenie. Znaczy, to jest prędkość maksymalna, to nie musimy takiej mieć. I popatrzmy, jak to tutaj pięknie wszystko wygląda. Między tymi górami płynie rzeka. Rzeka nazywa się Rio Magdalena. Zaraz dolecimy do niej. Zbliżamy się do BG906. Mamy 1 milę. I teraz lecimy do punktu BG907. Zobaczmy sobie, jak to pięknie wszystko. Mówiąc szczerze, urzekła mnie ta sceneria. To jest właśnie rzeka Rio Magdalena.
A prowincja, tak jak mówiłem wcześniej, nazywa się Santander. A samolot Bandeirante. Wracamy do kabiny. Za moment dolecimy do BG-907, a później już do Vora Eco Juliet Alpha. Tutaj ten wyświetlacz, to urządzonko Bending King, nie działa niestety. To jest atrapa tylko. Ale myślę, że producent będzie rozwijał ten samolocik, bo jakby wszystko działało, to naprawdę zrobiony byłby bardzo fajnie. Zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz. I teraz mamy 28 mil do Eco Juliet Alpha, czyli do pierwszego Vora, nad którym będziemy przelatywać. Idziemy 1900 to jest nie 1000, prędkość mamy 170, wszystkie parametry na zielono w normie i jest ok. Dobrze, lećmy sobie, włączymy się, no poczekamy, żebyśmy do 12 dolecieli i później włączymy się przy przekraczaniu Eco Juliet Alpha. Nie jesteśmy na 12 tysiącach, mamy 19 mil do Eco Juliet Alpha, do Vora i tam się przed nim, tuż przed nim się spotkamy ponownie. Zbliżamy się już do Vora o wdzięcznej nazwie Barranca Bermeja, czyli Eco Juliet Alpha. Mamy jeszcze 2 mile. Nad tym Vorem wykonamy zakręt w lewo na kurs 246 i będziemy lecieli drogą W26. Wykonujemy właśnie zakręt. Nastawmy sobie heading 246 na wszelki wypadek. Okay. I teraz kolejny odcinek będzie liczył 105 mil. Podzielony jest on umownie na dwie części. Pierwsza to jest 50 mil do punktu nawigacyjnego Dipra i tu będziemy lecieć kursem 246, czy można powiedzieć radialem od Eco Juliet Alpha 246 stopni. Nad Diprą zmienimy kurs na 247 i będziemy lecieć do kolejnego Vora przez 52 mile, też o wdzięcznej nazwie Marinilla, Mike Romeo November. Czyli całość tego odcinka drogą W26 będzie liczyć 105 mil. Ponieważ niewiele się będzie tu działo, tak między nami mówiąc, będziemy lecieć i lecieć i lecieć,
Tereny, jak widać, dalej są zielone, czyli jakieś zielone uprawy wszędzie. To włączymy się ponownie przed Marinillą. A w międzyczasie może dla osób, które lubią sobie utrudnić lot, czy podwyższyć poziom, czy poprawić swoje umiejętności, mogę zaproponować przelot na zasadzie jaki? Że pierwszy odcinek, czyli SIDA, wykonujemy w oparciu o GPS, bo to chyba trudno inaczej. Natomiast ten odcinek długi, tą drogą W26, na którym jesteśmy w tej chwili, można nawigować w oparciu o wory. Czyli przekraczając Echo Juliet Alpha, lecimy radialem wychodzącym 246 stopni przez 50 mil, na odległość 50 mil od Echo Juliet Alpha, czyli ten odcinek. W tym miejscu ustawiamy radial 247 i lecimy dalej do Marinilli, czyli do Mike Romeo November. Dalszy odcinek będzie wyglądał w ten sposób, że z Marinilli, czyli Mike Romeo November, lecimy na Romeo November Golf kursem 032 do Rio Negro, czy Rio Negro się ten wór nazywa. I dolatując do Rio Negro, ustawiamy znowu GPS-a i ten ostatni odcinek, czyli podejście, lecimy według GPS-a. To taka moja propozycja. Mijamy właśnie punkt nawigacyjny DIPRA, czyli mniej więcej w połowie drogi pomiędzy dwoma worami. No i tak wygląda teren, nad którym się przemieszczamy. Spotykamy się przed Marinillą. Dolatujemy już do Marinilli. Mamy 4 mile do tego wora. Następnie wykonamy zakręt w lewo w kierunku wora Rio Negro, czyli Romeo November Golf. Zobaczmy, jak to z góry. No, już widać, że górki są dosyć solidne. Okej. Półtorej mili nam zostało. Już złapał. Wykonuje zakręt w lewo. I teraz mamy odcinek 13 mil. No tak, 13 mil tu jest. Do Rio Negro. Jak to będzie wyglądać dalej? Zaraz pokażę to na mapce. O, tu mamy mapkę, rozwiniemy całości. I tak, przekroczyliśmy Marinillę, lecimy w kierunku Rio Negro. Nad Rio Negro, tak jak mówiłem wcześniej, wykonamy zakręt w prawo na kurs 6 stopni i polecimy w kierunku Wasaga. Nad Wasagiem będziemy musieli mieć 9,5 tysiąca, prędkość 150 węzłów. Później 331 kurs na MD-402 i później znowu w lewo na 242 kurs do Istaxa. I tutaj już powinniśmy zobaczyć lotnisko. I teraz jak przebiega ta trasa? No widać, że tutaj jest troszkę niżej. Prawda? Tutaj między dwoma jakimiś wzgórzami będziemy lecieć. I później już wlatujemy w dolinę i lądujemy na pasie 20 w Medellin. Dobrze, wracajmy do kokpitu. Mamy niecałe 8 mil
do Rio Negro. Nad nim będzie ostry zakręt w prawo. I zaczniemy zniżanie do 9,5, żeby nad Wasagiem mieć 9,5. Jak to wygląda z góry? No tak to wygląda z góry, czyli my gdzieś zakręcimy, polecimy tam, w tamtym kierunku. No dobrze, to czekamy. Już chyba powinien wykonywać zakręt, bo strasznie odejdzie od kursu, bo to prawie musi zawrócić. Ale widocznie jest ustawione tak, że 1,5 mili przed worem zawróci. Tak, 1,5 mili dopiero wykonuje zakręt. Ok, czyli odejdziemy trochę od tego radiala 6 stopni od Rio Negro. Ale tak jak chyba mówiłem już, że w miarę dobrze działa ten GPS w tym samolocie, nie można narzekać. Jakichś większych błędów nie napotkałem. Odcinek pomiędzy Rio Negro a Wasagiem to jest 17 mil. No, troszkę nam przecina. Niestety, no ale to typowe jest, jak szybko zmienia duży kadr scenerii. No, odsunięty jest od radiala, ale już będzie korygował. Dobrze, my ustawmy teraz wysokość na 9,5. 9,5 i rozpoczniemy schodzenie. Już schodzimy, troszkę zmniejszymy sobie prędkość, bo powinniśmy mieć nad Wasagiem 150 węzłów, a grzejemy prawie 200. I tutaj widać lotnisko, to nie jest lotnisko, na którym będziemy lądować. To lotnisko nazywa się Rio Negro. Tu sygnalizuje nam jakaś radiolatarnia, nad radiolatarnią przelatujemy. To lotnisko nazywa się Rio Negro, Sierra Kilo Romeo Golf. I powiem szczerze, że jestem zdziwiony, że tak przebiega trasa tego podejścia, bo to lotnisko jest takie w miarę duże nawet. No ale może ruch jest na nim mały, jakiś regionalny jest, tak mi się wydaje. No ale co kraj to obyczaj, no tak ustalili, to tak zrobili. No ale przelot jest chyba nad samym pasem. Tak jest, prawie nad pasem jest przelot. Niby wysokość jest 9000 stóp, czy 10, no ale zawsze. Teraz jest kolejna radiolatarnia. Dobrze, obniżmy prędkość, bo się nie wyrobimy do tego Wasaga. Mamy 6 mil. Dziewięć i pół, to zaraz zacznie wyrównywać. To zwolni. Schodzimy ile? 500.
Rymi Ledowa Saga, no. Wujek, za szybko idziemy. Tu hamulców on nie ma niestety. Nie chcę zamknąć przepustnic do końca, dlatego że może zacząć zniżać. No tak się na styk chyba wyrobimy. Może nie będzie to 150, ale 160. Dobrze, teraz nad tym MD-402 to mamy mieć 9400. Schodzimy. I 140 prędkość. A nad Istaksem mamy mieć 8700 i z tej wysokości będziemy podchodzić do lądowania. No i tu pewno wlecimy już w tą dolinę. I oblecimy górkę, czy wzgórze. Dobra, tutaj już będziemy lecieć po numerach, bo nad MD-402 uda nam się 140 mieć. I tutaj po lewej stronie jest ta dolina, gdzie jest lotnisko. Wylecimy kawałek nad tą dolinę i zakręcimy w lewo. Ile mamy? 2,5 mili do 402, 140. I zakręcam. No tu jakoś dziwnie daleko leci. Dobrze, już zakręca. Na 8700, tak? 8700. Czy na Istaksie jest jakaś limit prędkości? Nie ma, jest tylko 8700. No i Medellin nam się już prezentuje w całej okazałości. Do Istaksa mamy 4 mile. Siedemset już będziemy mieli. Tu jest lotnisko. W tym miejscu. Tak mi się wydaje. Tak, tu jest lotnisko. Mamy prędkość. Dobra, wyłączamy autopilota.
Nadistaksem. Bach. I schodzimy. I schodzimy. Wypuścimy podwozie już. Tutaj jeszcze zapomniałem dodać, bardzo czuły jest trymer wysokości. Bardzo trzeba uważać, jak się nim operuje. Szczególnie jak mamy jakieś pokrętła zewnętrzne, to wtedy on może zaskoczyć nas. Dobra, raz klapki. Drugi raz klapki. No idziemy na silnika Heidel. A cały czas mamy 140. Fajnie mają ci, co tu mieszkają, tak jak im te samoloty latają cały czas nad głowami. Żebyśmy nie przesolili z tym. Się przycina niestety. No nie jest to proste wylądować przy takim klatkowaniu, no ale musimy dać radę. No i tu jest dla mnie zagadka, którą trudno mi zrozumieć. To jest podejście, które wykonywałem kilka godzin wcześniej. Te same ustawienia, ten sam sprzęt, ta sama maszyna, te same urządzenia zewnętrzne. No niestety na końcu zdarzyło się, że była niespodzianka. A kilka godzin później klatkowanie, no jakoś do przeżycia, ale nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.
No i zjeżdżamy. Chowamy klapy. Z zewnątrz mniej klatkuje niż w kabinie. Marszałków nie ma. No to szczęśliwie dobrnęliśmy. Możemy wyłączyć silniki i wypuścić pasażerów.